samochód. RoboCop. Więc mamy rok 2014 i Hollywood znowu zabiera się za święty film dla ludzi, którzy wychowali się w latach 80. czy 90. i oglądali filmy na kasetach VHS. Pewnie część z was już nawet nie wie, co to jest. Ale ja właśnie wychowywałem się na starych częściach RoboCopa, które były konkretnym i brutalnym filmem. Natomiast nowa część jest od lat 13 dozwolona w Stanach, bo u nas w Polsce to jest samowolka i nikt nie sprawdza za bardzo wieku. O ile dużym sentymentem właśnie darzę te stare części, zwłaszcza pierwszą i drugą ewentualnie, tak ta nowa wywoływała u mnie duży niepokój. Po pierwszych zapowiedziach, pomijając to, że film miał być właśnie zrobiony w kategorii od lat 13, bałem się o wygląd RoboCopa, ponieważ tam jest czarny, ubrany właśnie trochę w ten kostium taki skórzany i sam aktor przebrany w ten kostium wyglądał raczej słabo, raczej jak taki robo-ninja niż robogliniarz, bo ten oryginalny RoboCop był takim bardzo masywny, poruszał się powoli, widać było, że to kawał żelaza po prostu łazi. Natomiast w samym filmie nie ma się tego wrażenia, porusza się on tak bardzo mechanicznie i fajnie jest oddany nawet ten jego ciężar i tak dalej, i tak dalej. Historia jest bardzo podobna do tego, co mamy w oryginale, natomiast trochę w drugą stronę. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Na początku poznajemy dobrego gliniarza Alexa Murphy'ego, który ma wypadek i w przeciwieństwie do jedynki, gdzie mniej więcej potraktowano go tak, tutaj po prostu ginie w eksplozji i żeby móc go uratować, jedna z korporacji postanawia wdrożyć plan właśnie takich robogliniarzy. Alex Murphy ma być pierwszym właśnie z nich, który łączy sobie cechy ludzkie oraz maszyny. I o ile w pierwszej części nasz Alex Murphy, budząc się z tej śpiączki, nie wie kompletnie, że był kiedyś człowiekiem i próbuje odnaleźć sobie to człowieczeństwo, tak tutaj działa to w drugą stronę. Nasz Alex Murphy wie dokładnie, że przed chwilą był jeszcze człowiekiem, zastanawia się, co się stało i jak do tego doszło i bardziej próbuje znaleźć sobie te cechy maszyny. Troszkę to naciągane, według mnie troszkę chyba za słabych aktorów wybrano do tej roli, żeby udźwignąć taki ciężki temat, ale nie jest tak źle, jak myślałem na początku. Przede wszystkim mamy dwóch bohaterów, którzy w oryginalnym RoboCopie niespecjalnie byli nakreśleni. Mamy tutaj Gary'ego Oldmana jako twórcę samego RoboCopa oraz Michaela Keatona w roli jakby głównodowodzącego całą korporacją, która stworzyła RoboCopa. I oni dają radę, oni się starają przede wszystkim i na nich według mnie siła aktorska tego filmu się opiera. Natomiast nie są to główni bohaterowie i sam Alex Murphy niestety do mnie specjalnie nie przemówił. Tak samo rola jego żony, takiej martwiącej się, zamartwiającej się o los naszego Alexa, była troszkę męcząca. Po takim filmie jak RoboCop powinniśmy się spodziewać akcji i efektów. Jest akcja, natomiast jest jej strasznie mało. Po pierwszym spotkaniu naszego RoboCopa akcja siada i ten film robi się po prostu nudny. Dopiero pod sam koniec mamy wzrost tej akcji, natomiast nasz Alex Murphy, no niestety budżet nie pozwolił RoboCopowi na to, żeby odwalał on nie wiadomo jak kozackie sceny akcji. No i to właśnie wszystko troszkę siadło. Dlatego dla nowego RoboCopa może być tylko jedna ocena, bo RoboCop to film na raz. Nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Myślałem, że będzie to gówno, ale można ten film obejrzeć, tylko może niekoniecznie wieczorem, jeżeli jesteście zmęczeni, bo po prostu w połowie filmu możecie najzwyczajniej w świecie usnąć. Także dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!